Ilona. Zobaczymy dzisiaj Ilona. Hey, welcome. Thanks for coming out. Idziemy do Berlina. Teraz idziemy na spotkanie z Iloną. Okay. Więc idziemy do fabryki. Co jest? No, wytłumacz. It's GigaFest. Najwspanialsza impreza na świecie. Aka spotkanie Tesla freaków. I mnie. I ich dziewczyn. Pewnie spotkanie Tesla freaków i ich dziewczyn. W autobusie szatł do fabryki. Po drodze był taki śmieszny gang Teslowików, ale nie wszyscy tutaj są Teslami, bo nie wszyscy są też tej rury, różne są po prostu, ale akurat była taka linia, nie wiem, 5 albo 6 Tesli, które sobie jechały za sobą. Udało się, słuchajcie, udało się. Co dostaliśmy? Opaski? I kurteczki. Staliśmy też darmowe przekąsy, przejść aż na darmowy napój, picie lub jechanie samochodem. To jest dużo do wyboru miejsc do jedzenia. Zaraz poszukamy czegoś. Stań sobie z robocikiem, sorry. Dobra. Przeciw, no powiedziałem ci, no przecież jak dają przeciwdeszczowe jeszcze Tesli, to co? Myślisz, żebym odmówił za darmo jeszcze? No? To jest model Y, moja droga. No i od razu masz porównanie z X-em, bo się pytałaś, jak się porównuje. No to masz piękne. Jeszcze teraz możemy wyjść z kolejki. To może jak wyjdziemy z fabryki, to przyjdziemy tutaj, co? Żeby nie tracić miejsca. Prawda, że trójka na sterydach? Większa, wyższa trójka, tak. Co? Minutach stania i jesteśmy już prawie w środku. Prawie w środku. Roboty budują te samochodziki, ale jest osoba, która nadzoruje. Wszystkie te robociki muszą razem ze sobą zgrać co do sekundy, bo sobie podają różne rzeczy, albo spawają, różne rzeczy robią i my wszystkie muszą być skoordynowane. To jest najbardziej zaawansowana symfonia robotów na świecie. Niemalże w 100% samochody są składane przez takie inteligentne roboty. O niesamowitej precyzji. 0,3 mm. I szybkości znacznie lepsze od człowieka. I udźwig lepszy od człowieka. Każdy z tych samochodów jest stworzony przez takie roboty. I podobno stworzenie jednego z mojego source. Stworzenie jednego samochodu to 10 godzin. No dobrze, idziemy dalej. Shapes. To są dwie części maski. Ta. Dwie posty. No super. Fajnie, że są tutaj pracownicy i oni odpowiadają na każde pytania. Są w różnych sekcji są pracownicy i oni, no jak się zadają pytanie, to odpowiadają. To są drzwi.
bądź przewodnikiem. No dobrze, więc tak jak mówiłem, wszystko jest zautomatyzowane. Nikt nie musi manualnie wklepywać, jak samochód zjeżdża z linii produkcyjnej, tylko przekracza linię, pyk, trafia do systemu, od razu na stronę Tesli, można sobie taki samochód zakupić. No dobrze. Czekaliśmy od 10:00, tutaj jesteśmy i nawet nie wiedzieliśmy, czy będzie Iwan, ale teraz się okazało, że jest. It's official. Tak, jesteśmy w pierwszym rzędzie. Tak jest. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. Teraz już to będzie twój najlepszy dzień. Teraz już to będzie najlepszy dzień, no. To fajnie. Przestań, no. I'm gonna do a little German, yeah. All right. Yeah, so obviously Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy. About energy and electromobilität nötigen exponentielles Wachstum. It's not showing up here. It's only showing up there. All right, so this is, we're building this thing, the Model Y. What's showing here is not matching that. So that's why it's weird. This thing is not working.